historii mieliśmy wielu wybitnych Józefów. Twórcę hymnu państwowego Józefa Wybickiego, bohatera epoki napoleońskiej księcia Józefa Poniatowskiego, generała Józefa Zajączka, dyktatora powstania listopadowego generała Józefa Kłopickiego, czy bohatera powstania węgierskiego generała Józefa Bema. Najsłynniejszym jednak Józefem pozostał w naszej świadomości Józef Piłsudski. I to właśnie jemu poświęcona jest dzisiejsza uroczystość, która organizowana jest po raz drugi. Pierwszą miała miejsce w ubiegłym roku i mamy nadzieję, że znajdzie ona stałe miejsce w kalendarzu ważnych wydarzeń naszego regionu. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego Związku Piłsudczyków RP. Chcieliśmy się troszeczkę podzielić, gdyż centralne obchody imieniu Marszałka Piłsudskiego odbywają się właśnie w tym samym momencie w Bibliotece Wojskowej w Warszawie, a my tu w podobny sposób staramy się nasze święto kultywować w Olsztynie. Kilka słów tylko też na wstęp. Związku Piłsudczyków w tym roku jest 25 lat swojego istnienia. Jesteśmy najstarszą organizacją odwołującą się do tradycji Marszałka Piłsudskiego w Polsce. Od ponad 21 lat działamy też na Warmii i Mazurach z sukcesami. No to trudno nam o nich mówić, to najpewniej Państwo to oceniacie. Natomiast nasza dzisiejsza impreza, tak jak przyjmuje Pani, która prowadzi naszą uroczystość, jest druga. Mamy nadzieję, że tych imprez związanych z imieninami Marszałka będzie więcej, że ona na stałe zagości w kalendarzu ważnych wydarzeń kulturalnych. I mam nadzieję, że dzisiejsze przedpołudnie z tym, co żeśmy przygotowali, zgodnie z maksymą zespołu piersi, będzie się działo, więc zapraszam Państwa do niewychodzenia i do poczekania na wszystkie akcenty naszej dzisiejszej uroczystości.